Metryzm to jest straszne słowo. Tak naprawdę jest taki u Freuda mechanizm obronny, psychologiczny, który polega na identyfikacji z agresorem. I myślę, że często ludzie, którzy nazywają się symetrystami, po prostu najpierw zostali tak nazwani pejoratywnie. To było pewne wyzwisko potępiające pewien sposób zachowania i jako pewna reakcja, często ironiczna, tę łatkę przyjmują. Po pierwsze, to ja zazdroszczę pani idealizmu, ale bardzo bym się zdziwił, gdyby była w polskiej klasie politycznej również w Prawie i Sprawiedliwości choć jedna osoba, która by traktowała to referendum jako w kategoriach obywatelskiego obowiązku. Ale ja właśnie mówię, że tak nie jest, ja w to nie wierzę, ale obywatel może sam to wykorzystać na własny sposób, a to, że partyjni tam mają własne cele, to mnie to nie obchodzi. Nie da się zaprzeczyć faktowi, że zostali wybrani sędziowie dublerzy do Trybunału Konstytucyjnego w poprzedniej kadencji, czyli za czasów Platformy Obywatelskiej, więc w pewnym sensie zaczęła Platforma, ale absolutnie się zgadzam i to też jest fakt, że PiS poszedł dalej w demontażu systemu sądownictwa niż jakakolwiek partia. Ale w Platformie to był eksces, a w PiSie to jest doktryna. Znaczy, jak można tego nie zauważyć? Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, drodzy Państwo. Zapraszam na kolejną debatę Nowej Konfederacji. Tym razem pytamy, czy w roku 2023 istnieją jeszcze symetryści. Artykuł pod tym samym tytułem napisał obecny tutaj Jarema Piekutowski. Znajdziecie go Państwo na naszym portalu i zarówno w formie czytanej i też słyszanej, bo artykuł jest też w formie audio. Linki wszystkie znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. No i właśnie w tym dzisiejszym gronie porozmawiamy i spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy symetryści dzisiaj w ogóle istnieją. Jest z nami pani Anna Czepiel, politolog, filozofka polityki, autorka książki Ontologia symetryzmu, umiarkowanie polityczne jako nowy romantyzm. Dzień dobry. Musiałam przedstawić tę pełną książkę, bo ona też odgrywa dzisiaj dużą rolę. Wspomniany już Jarema Piekutowski, główny ekspert do spraw społecznych Nowej Konfederacji, socjolog, publicysta, autor wywiadów rzek wydanych przez wydawnictwo Nowej Konfederacji. Cześć, Jaremo. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. I pan Rafał Kalukin, dziennikarz, komentator polityczny związany z tygodnikiem Polityka. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, drodzy Państwo, jeszcze raz. Pani Anno, pozwolę sobie pierwszego wywołać do tablicy Jaremę, bowiem z autorem artykułu wspomnianego już. I od razu, Jarema, powiedz, jakie ty masz stosunek do symetryzmu takiego współczesnego, dzisiaj rozumianego? Czy on cię irytuje, czy on cię zachwyca? I dlaczego w ogóle napisałaś ten artykuł właśnie w tym momencie? Symetryzm to jest straszne słowo. Tak naprawdę jest taki u Freuda mechanizm obronny, psychologiczny, który polega na identyfikacji z agresorem. I myślę, że często ludzie, którzy nazywają się symetrystami, po prostu najpierw zostali tak nazwani pejoratywnie. To było pewne wyzwisko potępiające pewien sposób zachowania i jako pewna reakcja, często ironiczna, tę łatkę przyjmują, dlatego że trudno powiedzieć, już gdzieś ginie w pomroce dziejów, w którym momencie się to słowo pojawiło w polskiej debacie publicznej. Na pewno już za czasów intensywnej wojny między dwoma głównymi mainstreamami politycznymi, jakimi są PiS i PO. Ale prawda jest taka, że symetryzm był przede wszystkim określeniem doszukiwania się
równości w miejscu, gdzie tej równości nie ma, albo w miejscu, gdzie ze względu na dobro Polski nie powinno się jej w ogóle szukać. I w pewnym momencie część osób zniechęcona naszym głównym sporem politycznym, który rozlewa się na wszystkie dziedziny życia, sama sobie przypięła łatkę symetrystów, stąd chociażby nazwa tego programu czy audycji Sabat Symetrystów i tak dalej, i tak dalej. Stąd pomysł na panel symetrystów podczas kampusu. No i pytanie, czy to słowo faktycznie oznacza to, do czego próbowano je przykleić, bo wydaje mi się, że definicja symetryzmu według krytyków jest właśnie taka, jak powiedziałem, że chodzi o doszukiwanie się pewnej równości między, zwłaszcza między dwiema głównymi siłami obecnie na polskiej scenie politycznej, gdy tymczasem nie mam wrażenia, że ludzie nazywani symetrystami faktycznie tej równości się doszukują. Oni po prostu najczęściej, jak spoglądam właśnie no, chociażby na takie osoby jak Grzegorz Sroczyński czy Witold Jurasz, nazywane symetrystami, mają swoją analizę, w której starają się brać pod uwagę fakty. I tak się składa, z tych faktów wychodzi im, że nie ma skrajności. To znaczy nie jest tak, że PiS jest na przykład złem absolutnym, a jego główna przeciwniczka, Platforma Obywatelska, jest absolutnym dobrem, albo jest po prostu, jest między nimi pewna różnica jakościowa, jak chcieliby wrogowie symetrystów. Po prostu widać oczywiście pewne różnice i myślę, że ostatecznie każda z tych osób nazywanych symetrystami na kogoś głosuje, ostatecznie dokonuje jakiegoś wyboru, no ewentualnie ktoś może nie iść na wybory, prawda, ale albo wybiera jedną z tych partii, albo wybiera jeszcze kogoś innego, więc to jest takie słowo, które na samym początku stawia przeciwnika, czy kogoś tak nazwanego w sytuacji bez możliwości zwycięstwa, czy jakiegoś wyjścia obronną ręką. I teraz z kolei autorka książki, którą omawiałem, czyli obecna tutaj pani Anna Patrycja Czepiel, spróbowała po swojemu w sposób autorski ten symetryzm zdefiniować, tylko że pytanie, które mnie też chodziło po głowie przy pisaniu tego tekstu, to jest takie, czy faktycznie to słowo, które jest już tak obciążone różnymi negatywnymi znaczeniami, jest dobre na to, co pani Czepiel chce wyrazić. Dlatego, że moim zdaniem to, co pani Czepiel nazywa symetryzmem, to jest tak naprawdę mieszanka trzech takich jakości czy sposobów postępowania, jak obiektywizm, dążenie do obiektywności rozumianej jako dostrzeżenie złych i dobrych stron każdej z rzeczywistości politycznych, ale także jednocześnie indywidualizm, to znaczy ocena sytuacji politycznej na bazie własnych kryteriów, a nie na bazie tego, co narzuca jakaś większa grupa czy większe środowisko. To autorka nazywa romantycznym indywidualizmem. I teraz pytanie, i jeszcze trzecie słowo, którego można było tutaj użyć, to jest umiarkowanie. Ta autorka odwołuje się do arystotelesowskiego aurea mediocritas, czyli złotego środka. Umiarkowanie, które jest przynajmniej w ujęciu arystotelesowskim cechą pożądaną, dlatego że u Arystotelesa mamy do czynienia z cnotami. Cnoty według etyki nikomachejskiej Arystotelesa są pośrodku między dwiema skrajnościami. Na przykład z jednej strony mamy tchórzostwo, z drugiej strony mamy brawurę jako skrajności, a w środku mamy męstwo, czyli cnotę. Więc w
tym ujęciu umiarkowanie jest cnotą. Także, tak więc autorka przywraca w pewnym sensie ten pozytywny blask tym zapomnianym i nielubianym dzisiaj cnotom właśnie obiektywizmu, wierności samemu sobie, czy samej sobie, bo to jest tak naprawdę ów indywidualizm, oraz umiarkowania. Pytanie, czy to faktycznie należy nazywać symetryzmem? Ja tutaj skłaniam się trochę do tego, co mówi Witold Juras, że jest to taka łatka, która, no moim zdaniem, dobrze by było, żeby zniknęła jednak z publicznego dyskursu, albo żeby się w ogóle w nim nie pojawiła, bo jak już się coś raz pojawi, to raczej nie znika, dlatego że więcej zaciemnia niż rozjaśnia. Pani Anno, no nie sposób nie oddać Pani głosu, jest Pani właśnie autorką książki. Ja tylko dodam od siebie jedno pytanie, to właśnie ewolucję, którą obserwowaliśmy wokół tego pojęcia, zjawiska. Jarima już powiedział o arystotelowskim, o złotym środku i w którym momencie doszliśmy do momentu, gdzie no, wypaczono po części to pierwsze znaczenie, o ile można je tak nazwać. Czy widzi Pani taki moment szczególny, gdzie jednak to powszechne, publiczne rozumienie jest nieco inne tego słowa? To znaczy, przede wszystkim chodzi o zmianę w wartościowaniu, wyważenie poglądów, pewne właśnie szukanie złotego środka zaczęło być wyśmiewane, zamiast po prostu być traktowane jako coś pozytywnego, a przynajmniej jako coś neutralnego, czyli jako coś, co jest częścią poglądów publicznych, są różne poglądy w sferze publicznej, są pewne poglądy bardziej radykalne, są poglądy, które chcą połączyć kompromisowo pewne stanowiska, pewne wartości. Więc no przykładem jest na przykład ostatni tekst na blogu Polityki opublikowany przez profesora Hartmana, właśnie gdzie tutaj dochodzi właśnie do wyśmiania tego wyważenia, ale faktycznie kiedy należy podkreślić, zresztą to już Jarema o tym wspomniał, że kiedy ja mówię o wyważeniu, to nie chodzi mi o jakieś beznamiętne po prostu wyważanie tego, stosowanie pewnego wzoru, brak uczuć. Chodzi raczej właśnie o to, że to ja jako arbiter, jako uczestniczka demokracji liberalnej, osoba samodzielnie myśląca, ja jakby decyduję, co jest tym złotym środkiem. Ja go cały czas odkrywam w odniesieniu do konkretnych sytuacji i tutaj przejdę do tej nazwy, symetryzm. Ja, jak się pewnie Państwo domyślają, zaprezentuję inny niż Jarema Piekutowski pogląd na użycie słowa symetryzm. Moim zdaniem nazywanie się symetrystą nie jest przejawem syndromu sztokholmskiego. Ja zdaję sobie doskonale sprawę, że termin symetryzm powstał w celach polemicznych i dziwi mnie ta pierwotna intencja, żeby napiętnować zróżnicowaną grupę osób, które po prostu prezentują całkiem normalne w demokratycznym państwie przekonania, a innych nie mogą te osoby mieć, bo byłyby nieszczere wobec siebie. Ale z drugiej strony myślę, że termin symetryzm, jeżeli potraktujemy go pozytywnie lub neutralnie, jest jak najbardziej adekwatny, bo odpowiada kilku ważnym intuicjom. I teraz powiem krótko o tych intuicjach. No po pierwsze, termin symetryzm doskonale sygnalizuje traktowanie wszystkich partii z równą powagą. Na przykład wtedy, gdy jednostka wyraża swoje szczere oburzenie zarówno na wielkanocne wizytowanie cmentarza przez Jarosława Kaczyńskiego, gdy inni z powodu obostrzeń covidowych nie mogli oddać hołdu swoim bliskim, czyli ta pamiętna sprawa mój ból jest większy niż twój, jak i oburzenie jednostki na fakt, że opozycja w równie antywspólnotowy sposób zaproponowała teraz bojkotowanie referendum, zamiast po prostu przekonywać wyborców do zaznaczenia odpowiedzi innych niż chce PiS. W związku z tą możliwością zastosowania poważnej analizy lub przeciwnie, możliwością zastosowania satyry, poczucia humoru do oceny wszystkich ugrupowań i aktywistów, termin symetryzm słusznie konotuje też traktowanie życia politycznego jako zbioru prawomocnych uczestników agory, różnych idei, które jednostka może chwalić albo ganić zgodnie z tym, co ją porusza.
Tutaj przechodzimy do kolejnego motywu konotowanego z symetryzmem, mianowicie tej intuicji właśnie o złotym środku. Symetrystę oskarża się o to, że zrównuje różne sytuacje, jednak ja nie w każdej sytuacji będę, nie w każdej sprawie będę dokonywać takiego zrównania. Na przykład nie powiem, że w proteście osób niepełnosprawnych przeciwko rządowi są winni zarówno rząd, jak i niepełnosprawni, bo byłoby to nieprawdziwe i nierozsądne. Ale jak przypomnimy sobie ten przykład z nastawieniem PO do referendum i z wizytą Kaczyńskiego na cmentarzach, to wychodzi na to, że rzeczywiście dokonałam takiego zrównania dwóch partii, ich postępowań. Jaka jest różnica? No wyjaśnieniem mógłby być tu po prostu cytat z mickiewiczowskiej ballady Romantyczność, czyli dziewczyna czuje. To padające często określenie, że symetrysta mówi PiS-PO, jedno zło, rozwinęłabym raczej jako jednostka czuje się zagrożona przez obie strony, ale też potrafi je docenić, kiedy zrobią coś właściwie. I wówczas powiedzenie PiS-PO, jedno zło nie jest krokiem ku politycznej obojętności, ale dopiero punktem wyjścia, ku złożonym analizom sytuacji, ku naprawieniu jakiegoś problemu w państwie. I w odniesieniu do tych podanych przykładów, jako rozwiązanie odczuwam to, żeby iść na referendum i zagłosować przeciwko odpowiedziom PiS, co wpisywałoby się w wizję pokonywania PiS już w obrębie przekonania o różnorodnej wspólnocie zaznaczającej w referendum różne odpowiedzi, a jednocześnie ja pragnę ganić PiS za to, jeżeli będzie chciało nadużyć przepisów o finansowaniu kampanii referendalnej, by promować swoich kandydatów do Sejmu na przykład. No, w przypadku tych wizyt na cmentarzach można było w poszanowaniu polskiej tradycji nie zamykać ich złośliwie w pandemii na święta, zwłaszcza, że to było na świeżym powietrzu, nie było tutaj dużego zagrożenia epidemicznego. I ten złoty środek właśnie, o którym piszę, tym się różni od przeciętności wyrażonej w słowie mediocre, że jest każdorazowo ustalany przez jednostkę według jej intuicji, rozumu, różnych doświadczeń życiowych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, na przykład do referendum, do sporu o film Holland, czy do kwestii reparacji wojennych. Nie jest to właśnie takie beznamiętne stwierdzenie, że prawda leży po środku, że wszystkie strony są zawsze winne porówno. Ja naprawdę muszę czuć, że w jakimś stopniu identyfikuję się z obiema wartościami czy uczynkami danych stronnictw, a w jakimś stopniu się z nimi nie identyfikuję. No, ale tutaj przejdę do najważniejszego elementu, pewnego nawet ujawnienia mojego pragnienia tego, co jest w mojej psychice. No, nie tylko docenienie indywidualnej intuicji obywatela jest istotne w mojej pozytywnej definicji symetryzmu, ale także wymiar, który z braku lepszego słowa nazywałabym inkluzywnym, choć nie w wokistowskim cenzorskim znaczeniu tego wyrazu. Inteligentniejsi krytycy symetryzmu, no jak właśnie niektórzy redaktorzy z Polityki, zdają sobie sprawę, że pod nazwą symetryzm wcale nie kryje się szczere popieranie PiS, czy to właśnie nieszczęsne zrównywanie każdej sytuacji, ale właśnie założenie formalnej, równej prawomocności wszystkich wydarzeń politycznych, uznanie ich, by tak rzec, normalności mimo nienormalności. Dlaczego to właśnie ten sposób krytyki symetryzmu tak uderza we mnie jako w jednostkę? I tutaj powiem coś, co pewnie nie jest zwykle wygłaszane w symetrystycznych skądinąd opiniach na przykład Karoliny Wigury czy Jaremy Piekutowskiego, bo autorzy ci bardziej skupiają się, co oczywiście jest też dobre, na obiektywizacji, na podkreślaniu wspólnotowości i znaczenia kultury, a mniej na introspekcji, na intensywności własnych potrzeb, na tym, na ile te pragnienia zakończenia polaryzacji są związane z własnymi jednostkowymi potrzebami autora. Otóż ja twierdzę, że wszystkie symetrystyczne sądy, mówienie, że w jakiejś sytuacji wszystkie strony są odpowiedzialne, heraklitejskie ocalanie, szukanie pozytywów, krytykowanie konkretnych wydarzeń zamiast potępiania całokształtu danego ugrupowania osoby czy zestawu idei, są przynajmniej w moim przypadku, a bardzo prawdopodobne, że również w przypadku innych tak zwanych symetrystów, motywowane własną potrzebą bycia częścią wspólnoty jako właśnie ta konkretna osoba, którą się jest, osoba o konkretnych inklinacjach, to byłaby właśnie ta wspólnota różnorodna, zaznaczająca różne odpowiedzi w referendum. I każde wezwanie, ja przyznam, dopuśćmy większe zniuansowanie, większą różnorodność,
poglądów, zamiast ostrych nożyc polaryzacji, automatycznie budzi we mnie radosne poruszenie. O, wtedy mój pogląd będzie dopuszczony, a zatem ja będę dopuszczona. Czyli traktuję innych tak, jak sama chciałabym być traktowana, pozostając sobą i nie przyłączając się do polaryzacji, siłą rzeczy walczę o to, aby spór nie był definiowany, jak w przypadku takiego szkolnego dokuczania, jako kłótnia głupiej, beznadziejnej, nic nie wiedzącej ani ze Stasiem, który wszystko wie, jest idealny, ale jako spór Anny ze Stanisławem, w którym każda strona ma swoje racje, bo to potwierdza osobę, jej istnienie w konkrecie, a nie tylko w abstrakcyjnych formułach o byciu stworzonym przez Boga, czy o byciu podmiotem praw człowieka. Oczywiście zaraz ktoś powie, że tym metaforycznym, odrzuconym dzieckiem, z którego wszyscy się śmieją i którego symetrysta chce zreintegrować z klasą, jest po prostu PiS. Łączy się to z czasami wyrażanym błędnym przekonaniem, ostatnio właśnie przez profesora Hartmana, że symetrysta to po prostu oportunista, który dlatego jest tak ostrożny w osądach, bo po prostu liczy na posady w kręgach rządowo-pisowskich. I nic bardziej mylnego. Prawdziwego symetrystę można rozpoznać po tym, że zostanie on odrzucony nie tylko w kręgach liberalnej opozycji, ale także przez prawicę. Odrzucony czy też traktowany z podejrzliwością, z rezerwą. Na przykład pewien mój artykuł ekonomiczny został nieprzyjęty przez liberalny think tank, bo był za bardzo antyunijny, a później odrzucony został przez pewne medium państwowe, bo był za bardzo prounijny. Gdy wysłałam informację o swojej książce o symetryzmie do pewnego konserwatywnego, wspierającego PiS profesora filozofii, to on mi odpowiedział to samo, co liberałowie, tylko znaczenia, kto jest barbarzyńcą, a kto jest ofiarą, były odwrócone. Gratuluję publikacji, okładka jest ładna, ale sądzę, że nie ma możliwości żadnego symetryzmu w przypadku, kiedy zachodnie wartości są atakowane przez barbarzyńców, tak odpisał. I ponadto w mojej aktywności publicznej dużo czasu poświęcałam, żeby zabrać polemiczny głos na konferencjach konserwatywnych. I spotkałam się z tym, że w ogóle czasem nie było sesji pytań i odpowiedzi. Tak więc tym odrzuconym dzieckiem był wtedy liberał, czy też raczej poglądy liberalne we mnie. I taką klamrą zakończę swoją wypowiedź. Zwracam się teraz do pana redaktora Kolukina. To co kryje się dla pana pod słowem symetryzm dzisiaj, szczególnie w kontekście tych dwóch wypowiedzi, które też padły? No właśnie, widzę, że chyba mamy poważny problem definicyjny. Z symetryzmem się zrobiło trochę tak, jak z populizmem, pod który słowo to zrobiło, populizm. Oszumiejącą karierę w dyskursie publicznym, tylko że jest rozmaicie konotowany. Tak? Dla jednych jest to synonim demagogii, dla innych socjalnego rozdawnictwa bez pokrycia w rachunku ekonomicznym, a są też bardziej ścisłe i konkretne definicje populizmu, tak? Jako pewnej technologii politycznej, polegającej na jakby rozniesaniu napięcia pomiędzy elitami, ludem i pewnego rodzaju uzurpacji siły populistycznej jako reprezentanta ludu. I z symetryzmem wydaje mi się, że podobnież mamy posługiwanie się terminem, się takimi pojęciami jak złoty środek, umiarkowanie. Wydaje mi się, że trochę chybi w płot, jeżeli zechcemy zacieśnić jednak kategoryzację i definiowanie tego pojęcia. No, symetryzm nie wypłynął, jak pan Jarema mówi, z mroku dziejów. To było pojęcie stworzone w dosyć konkretnym momencie i wrzucone do debaty przez konkretnych autorów. To byli moi koledzy redakcyjni Mariusz Janicki i Wiesław Władyka. Wprowadzili ten termin na początku 2016 roku, w pierwszym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ja jednak będę się trzymał tej wykładni, którą oni wprowadzają, bo wydaje mi się, że to rozjaśni nam wiele spraw.
Otóż termin symetryzm wedle oryginalnego ujęcia nie odnosił się do wszelakiego pośrodkizmu, wyważania, umiarkowania, szukania jakiegoś złotego środka, tylko odnosił się do zacierania różnicy w centralnym, zdaniem Władyki Janickiego, konflikcie politycznym naszych czasów, który dotyczy demokracji liberalnej, praworządnego państwa i wszystkich elementów z tym pojęciem związanych. Czy Janicki i Władyka twierdzą, że symetryści to są ludzie, którzy przechodzą do porządku dziennego nad tym, że dokonany został zamach pozakonstytucyjny na podstawowe instytucje państwa liberalnego i traktują politykę, która się dzieje już po tym zamachu, już na gruzach liberalnego ładu, jako coś zwyczajnego, normalnego, jako pewną no, polityczną grę, w której powinniśmy dochowywać świętych reguł obiektywności. Czy Władyka i Janicki twierdzą, że nie, tak? Że reguły zostały zburzone, że nie możemy od tego abstrahować, że to boisko, na którym toczy się gra, już jest równe, gdyż Prawo i Sprawiedliwość poza tym, że po kolei niszczy kolejne instytucje systemu checks and balances, to do tego jeszcze wykorzystuje wszelkie możliwe zasoby państwa. Tak? Więc zmieniły się reguły gry, nie możemy tego akceptować. Tak? I to była teza wyjściowa, z którą ja się absolutnie zgadzam. Tak? Znaczy, jestem bardzo za tym, żeby poszukiwać środka, albo może nie środka, tylko jakby najrozsądniejszych rozwiązań, tak? Ale na klasycznych wymiarach polityki, tak? Pomiędzy, dajmy na to, kulturowym konserwatyzmem, a progresywizmem. Pomiędzy polityką lewicową, tak, na gruncie ekonomicznym, a wolnym rynkiem. Tak? Natomiast jeżeli uznamy, że w Polsce rządząca dzisiaj ekipa podlega silnej pokusie autorytarnej i po kolei niszczy instytucje państwa liberalnego i mamy do czynienia z procesem autorytaryzacji państwa, możemy oczywiście dyskutować, jak on daleko biegnie, no to nie możemy szukać, znaczy nie powinniśmy szukać niczego pomiędzy, znaczy na tej linii, tak, liberalna demokracja, autorytaryzm, praworządne państwo, niepraworządne państwo, tak? Na tej osi nie ma, możliwości szukania kompromisu, tak? I to jest jakby teza wyjściowa, którą proponują Janicki i Władyka. Niestety pojęcie symetryzm zaczęło żyć własnym życiem i chyba się autorom wymknęło spod kontroli. Po 6 czy 7 latach one stało się takim dosyć poręcznym wytrychem, który powraca przywoływane szczególnie w momentach wzmożonego napięcia politycznego. Tak? Teraz to wróciło w okresie przedwyborczym. Trochę Janicki i Władyka raczej nieświadomie jeszcze bardziej ten nastrój no jakby wyeskalowali tym, że te swoje teksty zebrali do książki, która się ukazała akurat teraz. No w każdym razie no dzisiaj w tej bańce
bańce antysymetrystycznej, no odbywa się coś bardzo nieprzyjemnego, tak? Czyli odbywa się taki rodzaj polowania na czarownicę, tropienia symetrystów jako tych, którzy nie tylko przechodzą do porządku dziennego nad no, wszystkim tym, co ta strona krytykuje i z czym się nie godzi pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, no, ale niestety to jest tak rozciągane, no, że też się właśnie tropi wszelkie odstępstwo tej świętej linii, już w tym przypadku czysto partyjnej. No i to jest faktycznie dosyć fatalne, powoduje masę no, bardzo złych emocji i kwasów po stronie opozycji i no tyle chyba na razie. Ja tutaj pojawiam między państwem pewne różnice, ale co wybrzmiewa wspólnego, to wydaje mi się, że ten pojeratywny wydźwięk i rozumienie dzisiejszego symetryzmu, ale też pewna polska specyfika. I tutaj wracam do ciebie, Jaremo. Czy ty właśnie uważasz, że to jest właśnie to, co zostało wykształciło się w tej polaryzacji stricte politycznej PiS, oto jest taka nasza polska specyfika na Zachodzie, byłoby to inaczej rozumiane? I czy tutaj te doświadczenia historyczne, czyli walka z wrogiem, zabory przez lata i no niemożność takiego kształtowania społeczeństwa obywatelskiego też miało wpływ na ten proces? Bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają w innych krajach, jak to u nich wygląda i staram się czytać różnego rodzaju opracowania na ten temat. Z tej analizy wychodzi mi jak na razie, że Polska faktycznie należy do państw o silnej polaryzacji politycznej. Wydaje się, że obecnie państwem o jeszcze silniejszej polaryzacji politycznej są Stany Zjednoczone. To jest trochę tak, że Polska w Europie to bardzo często wygląda tak kulturowo na swego rodzaju naśladownika czy naśladowniczkę Stanów Zjednoczonych, bo też myślę, że mamy takie silne na tle wielu innych państw europejskich zamiłowanie do wolności i libertarianizmu, w trochę inaczej rozumianego niż na przykład w Wielkiej Brytanii. Niemniej istnieją państwa, w których ta polaryzacja polityczna i społeczna jeszcze nie jest tak silna, dlatego że myśmy bardzo dużo zrobili jako cywilizacja zachodnia po II wojnie światowej, żeby nie powtórzyły się horrory dwóch wielkich wojen. Mam wrażenie, że stworzono bardzo wiele kulturowych, ale także instytucjonalnych mechanizmów, które mają na celu zmniejszenie ostrości polaryzacji społecznej. Myśmy się wszyscy jakoś nauczyli na sytuacji, która miała miejsce przed II wojną światową. Także w Polsce życie polityczne w drugiej RP było bardzo brutalne, niezwykle brutalne, dochodziło do pobić. Wszyscy znamy kwestie procesu brzeskiego, Berezyka, Tuskie i tak dalej. To była inna polityka niż teraz i myślę, że mędrcy świata usiedli po 1945 roku i zaczęli się zastanawiać, co zrobić, żeby do tych wszystkich tragedii więcej nie doszło. I moim zdaniem w dużej mierze w drugiej połowie XX wieku to się w świecie zachodnim udało. Mają tutaj dużą zasługę tacy wielcy mężowie stanu powojenni, jak mężowie stanu, czy nawet swego rodzaju mędrcy działający w polityce, od Mahatmy Gandhiego przez, oczywiście są nieporównywalne osoby, ale to jest pewien format osób, które wtedy były. Charlesa de Gaulle'a, Roberta Schumana, Daga Hammarskjölda, prawda? To byli ludzie, którzy dużo zrobili dla sprawy pokoju nie tylko między państwami, ale także wewnątrz tych państw. I myśmy te traumy chyba zaczęli trochę zapominać i na to się jeszcze nałożyła się jeszcze rewolucja internetowa. Natomiast wiele państw zachodnich jeszcze ten system
bezpieczników, które nie pozwalają na przejście w stan jakiejś wojny wszystkich ze wszystkimi mają. Ja pamiętam dobrze moment, kiedy pisałem tekst o byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel i próbowałem znaleźć wypowiedzi opozycji na temat Merkel, które byłyby takie szczególnie ostre, takie jak w polskiej polityce pojawiają się co kawałek, nie tak dawno Jarosław Kaczyński o tym ryżym, który jest zagrożeniem, też czy często mowa o zdradzie lub o faszyzmie, no, na każdym kroku ostatnio też znowu redukcja ad Hitlerum przy okazji dyskusji na temat filmu Agnieszki Holland. No w Polsce to temperatura tego sporu jest bardzo wysoka. Ja nie mogłem znaleźć w Niemczech takiej wypowiedzi. Nie mogłem powiedzieć, owszem, była krytykowana Merkel, czasami uszczypliwie, czasami złośliwie, ale w porównaniu z naszymi wypowiedziami jednych polityków na temat drugich, to miało temperaturę kaszki z mlekiem. Więc jak rozmawiam z takimi ugruntowanymi demokracjami w świecie zachodnim, to one przynajmniej do pewnego momentu, licząc Stanów Zjednoczonych, czyli w gruncie rzeczy najstarszej, można powiedzieć, demokracji liberalnej, czy czołowej, no ale wiadomo, że troszkę inny jest profil tych demokracji europejskich, a troszkę inny Stanów Zjednoczonych. No ale prawda jest taka, że ta polaryzacja występuje w Stanach, występuje w Polsce, występuje też w dużej mierze w państwach byłego bloku wschodniego, byłego bloku sowieckiego. Prawdopodobnie z tych względów, Marto, o których powiedziałaś, że my mamy, Jarosław Kujś to nazywa, że myśmy tu na wschodzie i w centrum Europy żyli przez wiele lat w kulturze podległości. Kultura podległości to jest, że ktoś jest nad nami i ten ktoś, kto jest nad nami, to niekoniecznie nam dobrze życzy. Jest zaborcą, najeźdźcą, wrogiem, w najlepszym przypadku jakimś sowieckim rodzajem gubernatora. I mamy ten mocno wyczulony nerw, jeżeli chodzi o zdradę narodową. Myślę, że nie nauczyliśmy się, mimo że tyle lat mija od transformacji ustrojowej, to no, nie zdążyliśmy się nauczyć tak do końca, że demokracja to jest jednak pewna gra, a niekoniecznie walka między wrogami na śmierć i życie. I co więcej, ja mam wrażenie, że w latach 90. myśmy szli w tę stronę, żeby się tego nauczyć. Ja pamiętam, że bardzo często się wtedy mówiło, że politycy na przykład AWS-u i SLD, no to owszem, oni tam się kłócą ostro. Pamiętamy może wypowiedź Leszka Millera, pamiętam po expose Jerzego Buzka, gdzie powiedział, że to expose to były trzy litery B. Bezbarwne, banalne i beznadziejne. Wtedy to się wydawało bardzo ostre. Dzisiaj to jest znowu, wydaje się, jakieś, no, fajnie sformułowane, sprawnie językowo, ale łagodne. Ale mówiło się wtedy, że ci politycy tych dwóch stron, które tak ze sobą walczą, to oni po posiedzeniu Sejmu idą razem na piwo czy na kolację. Teraz już nie ma takich rzeczy. No wiemy dobrze, jaka była sytuacja z imprezą redaktora Mazurka i jaka awantura była następnie. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że zanim myśmy wykształcili mechanizmy dojrzałej polityki demokratycznej, silne państwo z systemem checks and balances, zanim nauczyliśmy się, że to nie jest kwestia walki o zdradę narodową, zbrodnie, tylko pewnej gry demokratycznej, no to przyszła rewolucja mediów społecznościowych i postpolityka doby Twittera wraz z jej szybkością przepływu informacji, która nie sprzyja, umówmy się, cnotom, o których mówi pani Czepiel, cnocie obiektywności, umiarkowania i pluralizmu. No tak, no ale to dostrzeżmy przyczyny i skutki, tak? No ta łagodna, jak na dzisiejsze standardy, polityka lat 90., w pełni zgadzam się z tą obserwacją, no pokrywa się jednak w czasie z tym, kiedy Polska pragnie odgrywać rolę prymusa w
adaptowaniu rozwiązań, tak, zachodniej wersji liberalnego systemu politycznego. Myśmy wtedy te instytucje liberalne zaimportowali. No bardzo staraliśmy się trzymać reguł i ówczesna debata polityczna, całe życie publiczne, no jednak osadzone było w pewnej regule, wydawało nam się, że budujemy coraz bardziej dojrzałą kulturę polityczną i ten proces zaczyna kruszeć i polityka zaczyna podlegać coraz głębszemu procesowi brutalizacji wtedy, kiedy ten właśnie model liberalny zostaje po raz pierwszy zakwestionowany, tak, no, no do... Początek absolutnej polaryzacji to jest rok 2005, kiedy Kaczyńscy odpalają projekt Czwartej Rzeczpospolitej i jeszcze no, na łagodne sposoby wedle swoich ówcześnie skromnych możliwości, gdyż nie dysponowali większością parlamentarną, zaczynają ten system podmywać i po drugiej stronie następuje bardzo silna kontrreakcja i od tej pory ten konflikt się coraz bardziej nakręca. Tak więc kiedy pan mówi o tym konsensualnym wymiarze polityki po II wojnie światowej, no to również tyleż to była zasługa wybitnych mężów, o którym mówi pan, ale też to jednak no, odbywało się pod silną presją Amerykanów, no, którzy bardzo chcieli, żeby Europa, szczególnie Niemcy, zaadoptowały te instytucje liberalne, tak? No, po II wojnie światowej zaczyna się na całym kontynencie upowszechniać sądownictwo konstytucyjne, rozmaite instytucje regulacyjne, tak? Znaczy polityka od konfliktu zaczyna się przesuwać w stronę konsensualizmu i to jest również bardzo ważny wymiar liberalnej demokracji. Tak, no więc w momencie, kiedy ten system w Polsce zaczyna być podważany, kruszony, a z czasem dochodzi już do no, po prostu otwartej demolki, no w tym momencie całkowicie nam się rozwala kultura polityczna, model debaty i tak dalej, tak? Oczywiście, tak? To wszystko się odbywa w tym samym momencie, co rewolucja cyfrowa, komunikacyjna i tak dalej, tak? Nie będę tego zjawiska bagatelizował. Natomiast no, wydaje mi się, że przyczyny, które pęknięcia i wszystkich tych zjawisk, o których dzisiaj rozmawiamy, no mają swoje bardzo konkretne źródło. Właśnie, pani Anno, ja tylko dodam od siebie, jak w tych warunkach społecznych, o których powiedzieliśmy, powrócić do tych cnót, do których wzywa pani, żeby jednak powrócić? Czy to jest w ogóle możliwe? Ale ciekaw jestem, Anno, że czy, co powiesz o tym, co redaktor Kalukin twierdzi. Czy zgadzasz się z tezą, że to faktycznie początkiem tej rosnącej polaryzacji były działania PiS? I że, czy dobrze rozumiem, panie redaktorze, że no, za wzrost tej polaryzacji odpowiada w Polsce w 80% PiS? Znaczy ja procentów nie chciałbym stawiać bez... Ja pamiętam bardzo dobrze ten moment, zresztą przez pierwsze 2-3 lata, myślę, że cała polska inteligencja zastanawiała się, kto zaczął. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Dariuszem Gawinem, to był chyba jakoś 2006 albo 2007 rok i on ten moment porównał do zamachu majowego, kiedy się Piłsudski spotyka na moście z prezydentem Wojciechowskim i nikt nie wie, który komu co powiedział. Także my się tego nigdy nie dowiemy, co tak naprawdę w
wtedy zaszło. Nie, no to wydaje mi się, że ta geneza roku 2005 jest dosyć prosta, jeżeli to chcemy przetłumaczyć na język taktyki politycznej, to chyba po prostu układ polityczny, który się wtedy wytworzył, trochę sam z siebie doprowadził do rozłamu tej niedoszłej koalicji PO-PiS, natomiast pierwsze 100 dni rządów, jeszcze rządów mniejszościowych, jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, to ja to pamiętam jako czas nieustannego podgrzewania polaryzacji przez Jarosława Kaczyńskiego. To wtedy w polskiej polityce było coś absolutnie nowego i wcześniej niespotykanego. On wtedy wygłosił trzy kolejne takie no, bardzo ważne wtedy przemówienia w Sejmie, które ja pamiętam, że obserwowałem z galerii sejmowej. Język tych wystąpień, sposób definiowania, dzielenia, wy, my. Uważam, że to był moment założycielski. Myśmy wtedy kompletnie nie wiedzieli, że tak w ogóle można, że tak się prowadzi politykę i Tusk i Platforma również wtedy byli kompletnie bezradni, bo oni również nie wiedzieli, że tak można. Oni potem oczywiście się szybko dosyć ogarnęli, również zaczęli grać bardzo brutalnie, ale ja jestem absolutnie przekonany, że pierwszą cegiełkę postawił Jarosław Kaczyński. Ja na początek powróciłabym do tego określenia, czym jest symetryzm i sporów wokół tego i czym jest też jego przeciwieństwo, ta niesprzyjająca, spolaryzowana atmosfera, a później właśnie odniosę się do tego, co pani wspomniała, czyli jak zakończyć, czy też zapobiec pogłębianiu się tej niesprzyjającej niezależnemu myśleniu i wspólnotowości spolaryzowanej atmosfery. Więc ja nawiązałabym na początek do wypowiedzi redaktora Kalukina, mianowicie przyznam, że nie mogę zgodzić się z tym, że Janicki i Władyka interpretują symetryzm inaczej niż to, co ja miałam na myśli, albo że jest to bardzo odległe od tego, co mam na myśli, ponieważ kiedy mówiłam w poprzedniej wypowiedzi, że niektórzy inteligentniejsi krytycy symetryzmu zdają sobie sprawę, że chodzi o założenie prawomocności dwóch stron, a nie o jakieś zrównywanie działań za każdym razem na siłę, to miałam na myśli właśnie teksty Władyki i Janickiego. Oni właśnie w swoim eseju z 2016 roku napisali, że błędem jest ocenianie, tak jak to stwierdzili, regulaminowe polityki, czyli tam był taki cytat, że na przykład 500+ czy przekop Mierzei Wiślanej jest dobry, a w sądownictwie coś tam jest złe. No i właśnie ten fakt, że zabronione zostało obywatelowi dokonywanie takich oddzielnych i samodzielnych ocen już jest wezwaniem do obniżenia poziomu debaty publicznej. To znaczy tutaj można wyróżnić dwa takie skutki. Jeżeli okazuje się, że jednostka nie może krytykować PiS za przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, a chwalić na przykład za to 500+, ja akurat nie jestem tutaj jakoś bardzo socjalistyczna gospodarczo, ale taki przykład można tutaj zastosować, tylko że ja muszę w całości krytykować no choćby stronnictwo pisowskie, narodowo-konserwatywne, to wtedy właśnie wykluczone zostaje to, że ja traktuję jednak te partie jako pewnych prawomocnych uczestników sporu politycznego. No i właśnie tutaj dochodzi ten drugi element, czyli wezwanie do obniżenia poziomu debaty publicznej, bo jeżeli nie wystarczy już to, że skrytykuje PiS słusznie, z serca, zgodnie ze swoimi poglądami na temat praworządności za przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, różne tam manipulacje w organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego, to
Tylko ja jeszcze muszę na przykład być przeciwniczką referendum. Muszę je chcieć bojkotować, bo inaczej wspieram autorytarną władzę. To tak naprawdę taki pogląd przyczynia się do polaryzowania, do zawężania obywatelowi pola sprawczości, pola poglądów, jakie on może mieć. Tutaj właśnie te poglądy są albo jesteś za PiS, albo nie jesteś za PiS, albo jesteś za progresywizmem, albo nie jesteś za progresywizmem, to jest to też, co robi druga strona, czyli konserwatyści krytykujący, że takie bycie między światłością a ciemnością, na przykład profesor Zbigniew Stawrowski. I no, dla mnie jednak sam fakt, że PiS rozpisuje referendum, że taka władza, a nie inna rozpisuje referendum, to nie jest powód, żeby nie uczestniczyć. Tak samo sugestywność pytań nie jest takim powodem. Ja mam swój rozum i chcę we wspólnocie uczestniczyć poprzez zaznaczanie swoich odpowiedzi, które będą zapewne w całości albo w większości odmienne niż chciałby Jarosław Kaczyński. I tutaj mam takie przemyślenie, że być może takie nastawienie oznacza, że dla symetrystów, to a propos tej liberalnej demokracji i zasad, procedur i kwestii populizmu, być może dla symetrystów, dla mnie, ale też dla tych, którzy bardziej na sposób socjalistyczny podkreślają wartość 500+ wprowadzonego przez rządy PiS, że dla nich, dla mnie do zniesienia jest wytrzymanie pewnego brudu polityki, pewien makiawelizm, konieczność pogodzenia się z tym i wykorzystania tego, że politycy wprowadzają rzeczy nie dla dobra wspólnego, niekoniecznie z jakiejś wielkiej miłości do wyborców, ale z własnych interesów, ale można to wykorzystać jakoś na własny sposób. A tutaj trzeba mówić nie, referendum nie może być organizowane, to jest kompromitacja święta demokracji, więc myślę, że przywiązanie do zasad nie musi być tak bardzo istotne u takich ludzi jak ja. Nie ma tu aż, znaczy w takim sensie, że nie ma tu aż takiego dogmatyzmu czystości jak u proceduralnego skrzydła demokracji liberalnej. I odniosę się też do wypowiedzi Jaremy, bo Jarema wspomniał o latach 90. I tutaj właśnie a propos tego zakończenia polaryzacji, czy też jej obniżenia napięcia, to właśnie przyznam, że też chciałam rozpocząć swoją wypowiedź pierwszą, nawet od nawiązania, od wspomnienia dotyczącego lat 90., kiedy właśnie w Polsce rodziła się demokracja i nie było jeszcze progu wyborczego, stosowano metodę wyborczą Sainte-Laguë, dużo partii, chyba kilkanaście czy ponad 20 dostało się do Sejmu i Polska wtedy nie była dotknięta taką polaryzacją. Różne partie i partyjki sejmowe miały swoje biuletyny, partie musiały się jakoś dogadać, bo były też bardzo małe, musiały wzajemnie akceptować jakieś swoje przywary i jakoś to była też akceptacja pewnej różnorodności. To też dzisiaj jest takie modne hasło, ale wyłącznie w sprawach obyczajowych. I ja wpadłam na taką myśl, że było to możliwe między innymi dlatego, że nie było wtedy internetu, nie było przekazu internetowego. I ludzie mieli więcej czasu na przemyślenie, na zapoznanie się, kontemplację różnych idei, różnych odmian tej, wywodzących się, różnych rozumień, pojęć na przykład konserwatywnych, liberalnych. Forma wypowiedzi, do której ludzie byli przyzwyczajeni, była wtedy dłuższa. Możliwość spotkania się z hejterskim komentarzem nie istniała 24 godziny na dobę. No, tymczasem ten przekaz internetowy właśnie jest silnie polaryzujący i są po prostu zanika chęć dyskusji, ponieważ są jakieś gotowe hasła, na przykład gotowe hasła, żeby zabić, jakby zaorać symetrystę, no to jest to ta krytyka świętego wyważenia. Spotkałam się też z krytyką świętego samodzielnego myślenia, co wyłącza jakąś dyskusję opartą na prezentowaniu przez jednostkę oryginalnego, no jednak tego samodzielnego myślenia swojego, więc czasami się zastanawiam, czy nie pomogłoby tutaj w obniżeniu polaryzacji jakieś eksperymentalne wyłączenie internetu.
A przynajmniej no, tak w praktyce można, jakoś będzie to być może próbowało być uregulowane no, na poziomie, no, jeżeli będziemy obserwować badania psychologiczne, konsekwencje tego, jak młodzież wychowana na internecie, jak ona radzi sobie w życiu. Może jakieś powzięte tutaj zostaną radykalne kroki. Ja przyznam, że jestem, mam skłonności libertariańskie, ale tutaj akurat jestem jakoś no, jednak skłonna dopuścić interwencje tego rodzaju, żeby społeczeństwo no, nie ogłupiało. Pan redaktor Kalukin, albo co? To, nie, znaczy po pierwsze to ja zazdroszczę pani idealizmu, ale bardzo bym się zdziwił, gdyby była w polskiej klasie politycznej również w Prawie i Sprawiedliwości choć jedna osoba, która by traktowała to referendum jako w kategoriach obywatelskiego obowiązku Ale ja właśnie mówię, że tak nie jest. Ja w to nie wierzę, ale obywatel może sam to wykorzystać na własny sposób. A to, że partyjni tam mają własne cele, to mnie to nie obchodzi. Dopóki nie fałszują wyborów. Znaczy nie, no pytanie jednak zadane jest bardzo ważne. To jest cecha stała polityki czasów polaryzacji, kiedy wygasły przepływy ponad główną osią podziału, że kampania wyborcza i w ogóle mobilizacja polityczna sprowadza się praktycznie wyłącznie do mobilizowania, podgrzewania własnych baniek, tak? No i referendum nie jest, znaczy nie zostało przeforsowane po to, żeby obywatele wyrazili stanowisko, tylko żeby ogniskować kampanię wyborczą do parlamentu wokół bardzo konkretnych zagadnień, którą mają nieść kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości i narzucać no, bardzo konkretne zagadnienia, które są dla PiS-u wygodne, a dla opozycji niewygodne. No i to jest jedyna intencja jest, no, no, jest to element nie żadnej troski obywatelskiej, tylko dosyć brutalnej taktyki politycznej. No i takaż też jest odpowiedź opozycji. To jedno. Druga sprawa, poważniejsza. Wydaje mi się, że nawet jestem pewien, że wracając do Janickiego i Władyki, oni nie mówią, żeby nie krytykować. Oni opisują pewną konkretną grupę autorów, którzy, tak, nazywając ich symetrystami, którzy dokonują specyficznej operacji, takiej myślowej, politycznej, tak, że przechodzą do porządku dziennego nad główną ich zdaniem linią podziału, tak, do tej kwestii liberalnego ustroju i relatywizują to, tak, że nic takiego strasznego się nie stało, a może się coś jednak złego stało, ale dzięki temu, że 500+ wprowadzono, to nie jest może aż tak bardzo źle, tak? I krytyka takiego modelu opowiadania rzeczywistości jest dla Janickiego i Władyki punktem wyjścia do ich rozważań. Tak? Ja ich do tego momentu bronię, od pewnego momentu przestaję, bo moim zdaniem oni popełnili taki błąd, że nie określili konkretnie, kto jest w takim razie symetrystą. I to pojęcie zaczyna żyć własnym życiem i sobie bardzo meandruje. Poza tym oni popełniają taki błąd, że oni opisują rozmaite strategie, pakując je do tego worka symetryści, które owszem występują, tylko się ze sobą niespecjalnie łączą. Tak? Jedni symetryzują pomiędzy tym PiS-em rozumianym jako niszczyciel liberalnej demokracji, a Platformą rozumianą jako najważniejsza formacja broniąca zasad liberalnego ustroju, ale nie dlatego, że są pośrodku, tylko że chcą do tego głównego konfliktu politycznego wrzucić, dajmy na to, opcję lewicową, tak? Bo są no, jakby rzecznikami wrażliwości lewicowej, chcieliby przesunąć bieguny, żeby tam też się znalazło miejsce dla lewicy, tak? To jest na przykład kazus
wspomnianego tutaj wcześniej przez panią chyba Grześka Sroczyńskiego. No, inni praktykują taki już, nazwijmy to, symetryzm estetyczny, tak? No, czyli źle się bardzo czują w takiej koszarowanej debacie, mają klerkowską potrzebę myślenia niezależnego, co mi skądinąd bardzo się podoba i no, na wielu wymiarach jestem przekonany, że należy tą emocję rozwijać. No wreszcie są tacy symetryści, o których również wspominają autorzy książki i licznych artykułów w polityce, którzy w ogóle abstrahują od tej takiej wizji polityki opartej na wartościach, tylko traktują ją jako dosyć banalną, raz mniej wyrafinowaną, raz bardziej grę, tak? No, czyli nie liczy się, kto walczy o co, jakie wartości, tylko jakby są komentatorami polityki, tak jak się komentuje mecz, tak? Nikomu nie kibicując. I okej, ja to przyjmuję. Problem jest taki, że na podstawie ich tekstów możemy dojść jedynie do wniosku, że istnieje zjawisko symetryzmu, raczej symetryzmów, bo jest ich wiele odmian, natomiast takiego symetrysty naprawdę integralnego, to my w Polsce nie posiadamy. Został wykreowany pewien chochoł, pod którego no, zaangażowane, zawzięte plemiona w bańkach społecznościowych no, wykorzystują tego chochoła do rozmaitych bardzo niefajnych nagonek. Ale jeszcze wtedy jedna... właśnie, przepraszam, że przerwę na chwilę, ale wtedy właśnie nawet jak wykorzystują ten termin w taki sposób niejasny, to mają na myśli coś takiego nieuchwytnego. Tak mi się wydaje. No to tak jak z tymi populistami, tak? Znaczy, ale mają na myśli coś konkretnego, co jednak, żeby to zdefiniować, to dużo trzeba by było właśnie słów do tego i również pewnych rozważań egzystencjalnych, które też tutaj nie poskąpiłam ich, więc tutaj to nie musi być sprzeczne. Ja na przykład tutaj powiem, taki mam przykład i tutaj może zapytam pana redaktora i resztę uczestników, czy to byłby właśnie idealny przykład symetryzmu, bo takie miałam doświadczenie, że w 2016 roku profesor Leszek Balcerowicz miał promocję książki pod tytułem Trzeba się bić z PiS o Polskę. I tam właśnie jak przyszłam do tego Empiku, to zadałam takie pytanie, że no, stwierdziłam, że spora część spotkania była poświęcona krytykowaniu PiS za łamanie konstytucji, ale przecież niedawno przed wyborami jeszcze Balcerowicz krytykował obficie rządy PO również za łamanie konstytucji i tak zasugerowałam, czy aby nie należy zapominać również o tym właśnie o tych przewinach Platformy, zamiast sugerować niekoniecznie wprost, że PO jest wyższa cywilizacyjnie i powinna wrócić do władzy. I gdy się zastanawiałam nad intuicją, z którą zadawałam to pytanie, to na pewno nie była to chęć wsparcia PiS, ale lęk, że tak zradykalizowany dyskurs, że teraz wszystkie po prostu wojska będą uruchomione, wszystkie siły, żeby krytykować wyłącznie PiS, takie uruchamianie narracyjnego samograja, lęk, że to unieważnia złożoność spraw i dorobku związanego z krytyką poprzednich rządów przez Balcerowicza i jego fundację, a także lęk, że to pośrednio wytwarza taki klimat, w którym łatwo potępić i skrytykować całokształt jednostki za jeden jej pogląd, w którym się nie zgadzamy, no bo jest to wojna światłości z ciemnością. No to jest efekt polaryzacji, tak? No niedawno znowu coś podobnego z tym samym bohaterem obserwowaliśmy, czyli że profesor Balcerowicz szczerze oddany swoim powszechnie wszystkim znanym twardym przekonaniom na
kwestie wolnorynkowe, zaczął publicznie dowartościowywać program, czy może bardziej hasła Konfederacji, po czym został zdyscyplinowany gdzieś tam z tego, co słyszałem zakulisowo, no, że musi wyłączyć jakby refleksję w tej akurat No i to jest to właśnie kwestii gnębienie ekonomicznej, bo indywidualisty. no, a taka polityka jest, tak? Nie będę tego bronił, aczkolwiek to całkowicie rozumiem. Mamy tutaj kilka ważnych zagadnień. Po pierwsze, kwestia tego, kto rozpoczął eskalację polaryzacji politycznej w Polsce. No to jest trudna sprawa. To jest tak samo jak rozdzielać dzieci w piaskownicy w przedszkolu. To on zaczął. Nie da się absolutnie dojść do tego, kto tak naprawdę był winny, bo tak, no bo z jednej strony, jeżeli już przyjrzeć się faktom, to nie da się zaprzeczyć faktowi, że zostali wybrani sędziowie dublerzy do Trybunału Konstytucyjnego przez w poprzedniej kadencji, czyli za czasów Platformy Obywatelskiej, więc w pewnym sensie zaczęła Platforma, ale absolutnie się zgadzam i to też jest fakt, że PiS poszedł dalej w demontażu systemu sądownictwa niż jakakolwiek partia Ale w wcześniej. Platformie to był eksces, a w PiSie to jest doktryna. Znaczy, jak można tego nie zauważyć? No, nie. W Platformie to był wstydliwy eksces, no, Ja za się który się grubo z tłumaczyli. tym absolutnie zgadzam. Takie są fakty, ale jeżeli się przyczepimy ścisłego znaczenia, kto pierwszy coś zrobił, o ile to w ogóle ma tak naprawdę znaczenie. Nie, no to moim zdaniem to w tym momencie nie ma znaczenia. Prawda Ale jest ktoś taka, zaatakował system. prawdopodobnie gdyby ci sędziowie dublerzy nie zostali wybrani, to PiS też rozmontowywałby po swojemu sądownictwu, więc ja akurat nie mam tutaj wątpliwości co do tego, w tym szczegółowym znaczeniu, o którym pan redaktor mówi, no to symetrystą nie jestem w tym sensie, że widzę większe przewiny PiS-u wobec demokracji liberalnej niż przewiny drugiej strony sceny politycznej, co nie oznacza, że jestem zwolennikiem tej całej narracji delegitymizacyjnej, która traktuje PiS jako zaborców. Ja uważam, że to są jednak cały czas partnerzy demokratycznej rozmowy, z którymi należy rozmawiać. Granicą w moim przypadku akurat byłoby bezpośrednie mieszanie w wyborach albo ustalenie ordynacji wyborczej, która wyraźnie umożliwiałaby PiS-owi, czy uniemożliwiałaby opozycji wygranie następnych wyborów. Moim zdaniem przez te 8 lat coś takiego się nie zdarzyło, żeby można było powiedzieć, że demokracja jest całkowicie w Polsce zniszczona, a póki co PiS, mimo tego wszystkiego, co zrobił, jest jednak partnerem do rozmów i Andrzej Duda, choćbym się z nim nie zgadzał, jest moim prezydentem jako Polaka, więc w szczegółowym znaczeniu za symetrystę się nie uważam, a w znaczeniu ogólnym, czyli no to są już niekoniecznie być może zgodne z intencjami panów Władyki Janickiego znaczenia, czyli dążenie do obiektywizmu, czy do chłodnego analitycznego spojrzenia na fakty w miejsce walki, aktywizmu i propagandy, to jeżeli to jest nazywane symetryzmem, to ja absolutnie symetrystą jestem i wiele razy spotyka mnie za to bardzo ostra krytyka w mediach społecznościowych, nawet wprost wyrażana, jak ja mogę o czymś mówić w sposób chłodny i niezaangażowany i obiektywny, skoro to w tym momencie wymaga walki. I to ciekawe, dwie strony mówią, że wymaga walki, tylko że zupełnie w innych kierunkach ta walka ma być skierowana. Ja myślę, że jeżeli by zabrakło w społeczeństwie ludzi, którzy starają się wprowadzać pokój, dialog i starają się patrzeć obiektywnie czy chłodno na pewne rzeczy, to zaczęlibyśmy się zabijać naprawdę fizycznie. Co nie znaczy, że potrzebni są tylko ci, którzy patrzą chłodno i obiektywnie, bo potrzebni są też aktywiści, wojownicy po obu stronach i ktoś, kto pilnuje, żeby oni się nawzajem nie pozabijali.
Ja tutaj się wtrącę, tylko taka mała uwaga, tutaj się zarysowała różnica między mną a Jagiellońską. Ja zdaję sobie sprawę od dłuższego czasu, też w odniesieniu do innych publicystów i interpretacji symetryzmu, że ja właśnie nie oceniam symetryzmu jako spojrzenia obiektywnego, chłodnego. Ono może się takie wydawać tym uczestnikom polaryzacji, którym ja swój pogląd symetrystyczny na daną sprawę prezentuję. Natomiast to jest raczej u mnie, to jest osobiście wybranie jakiejś własnej wojowniczości, własnego aktywizmu za jakąś sprawą i dotarcie do innego spojrzenia na tę sprawę, często właśnie takiego pomiędzy, łączącego różne wartości, niż właśnie takie wycofanie się, takie pójście na pozycję naukowca, który tylko tak po prostu bezstronnie komentuje. To właśnie to ten romantyczny indywidualizm jest po prostu. Więc tutaj, nie wiem, być może to jest specyfika tego mojego światopoglądu, czy mojej osobowości w ogóle, że łączę też w swojej książce ten właśnie aktywizm jednostki, subiektywizm jednostki, tak zwany dogmatyzm siebie, z efektem w postaci jakiegoś spojrzenia rozumowego i obiektywnego, że jedno może taki pierwsze może efekt w postaci drugiego przynosić, ale to no, tylko taka mała jedna uwaga. Osoba występuje w różnych rolach społecznych. Może momentami występować jako aktywista, momentami jako analityk, chociaż w życiu publicznym trudno jest godzić te dwie role. Tak samo trudno jest godzić rolę wojownika politycznego z osobą czyniącą pokój, czy wprowadzającą pokój, czy wzmacniającą dialog. Ja akurat swoją misję osobistą upatruję raczej w wprowadzeniu dialogu i obiektywizmu, ale to nie znaczy, że chciałbym, żeby wszyscy aktywiści zniknęli. No to słusznie, nie każdy musi się stawać taki jak ja, czy jak ty. To tak Nietzsche też pisał, żeby nie naśladować Zaratustry, żeby tutaj każdy był jednak sobą. Ja się z panem Piekutowskim w tej kwestii, co pan wcześniej mówił, w pełni zgadzam, tak. No, ja też się znalazłem w podwójnej roli, gdyż siłą rzeczy w takim składzie dyskutujemy, że muszę bronić trochę tej opowieści o symetrystach. No, też miałem niedawno takie właśnie osobiste przeżycie, że kiedy Janicki z Władyką syntetyzowali swoje teksty w książce wydanej przez wydawnictwo Polityki nie tak dawno. No, wciąż tam konsekwentnie nie podają nazwisk symetrystów, ale cytują coś, co już w świecie, w tej bańce społecznościowej zaczęło funkcjonować jako lista Mellera, gdyż Marcin Meller nie tak dawno w takim tonie wysoce aprobatywnym skonstruował listę dziennikarzy, których szanuje, którzy się nie dali koszarować i którzy opisują politykę w uczciwy sposób, do której również zaliczył mnie i zrobiło się z tego niemałe qui pro quo, bo ponieważ Meller został napiętnowany przez tą banię społecznościową jako no, jeden z dyżurnych symetrystów, to i cały ten zestaw nazwisk zaczął funkcjonować jako lista Mellera, lista symetrystów. No i też zacząłem się pojawiać w różnych miejscach, że jak to jest, no, że tutaj Janicki z Baczyńskim napisali taką po prostu pomnikową rzecz i w końcu zadali kłam temu symetryzmowi, a w redakcji tolerują symetrystę. Nie, no to oczywiście, tak, jakby analizując politykę, ja staram się najczęściej oddzielać moją emocję polityczną od precyzji diagnozy. Polaryzacja temu nie sprzyja, tak? Zwłaszcza w okresie przedwyborczym, czyli te takie no, co bardziej zaangażowane grupy, a no, tradycyjne gazety i w ogóle teksty polityczne, no to czytają chyba dzisiaj wyłącznie zaangażowane grupy, oczekują takiego komunikatu prostego, tożsamościowego, tak? No, czyli że naszym idzie dobrze, a tamtym idzie źle. Tak? Ja mam z tym osobiście duży
problem, no bo nawet utożsamiając się, tak, no, w szeroko pojęty sposób z obozem opozycji, tej tak zwanej demokratycznej, no nie jestem w stanie zamykać oczu na to, że rozmaite defekty, niespójności. A wydaje mi się, że tak naprawdę, kiedy mówimy o symetryzmie, no to nie można nie zauważyć tego, że ten symetryzm w takim prawdziwym wymiarze społecznym, politycznym leży jeszcze gdzie indziej. Tak? Znaczy cała ta dyskusja wywołana przez Janickiego i Władykę to jest trochę takie, moim zdaniem, rozrachunki inteligenckie. Tak? Tam jest, co prawda, sugerowana taka teza, że jeżeli znowu opozycja nie wygra wyborów, no to gdzieś tam współwinni będą ci symetryści, którzy tam rozkładali nas troja. Czy ja z tym się fundamentalnie nie zgadzam. Tak? Tych paru czy parunastu autorów trafia no, do relatywnie wąskiego grona odbiorców. Oni nie kształtują społecznego nastroju, no, natomiast mamy do czynienia z takim, że tak powiem, organicznym symetryzmem, tak, na poziomie ogólnospołecznym, tak. To, że projekt obrony liberalnej demokracji nie stał się jakby projektem skutecznym politycznie, tak, to nie jest przypadkiem. Zobaczmy, co się w tej kampanii dzieje. Tak? Tusk obsługuje rozmaite wątki typu, nie wiem, socjal, tak? Rozdawnictwo, tak? Teraz jest kwestia uchodźców, parę innych, tak? Większości tych wątków Platformie brakuje wiarygodności, bywa bardzo niezdarna, tak? Natomiast ten no, jakby bazowy dla niej, rdzeniowy projekt obrony liberalnego ustroju, jeżeli się pojawia jeszcze, to ukradkiem, tak? No bo jednak trudno nie dostrzec, że zdecydowana większość wyborców traktuje jednak wybory jako przetarg, w których chodzi przede wszystkim o reprezentowanie interesów, tak, które gdzieś tam się sklejają z tożsamościami, ale no badacze raczej nie mają większych wątpliwości, że to pierwsze, czyli interesy, jest tej hierarchii, znajduje się wyżej. Tak. No więc projekt obrony liberalnej demokracji nie jest projektem, który dałoby się politycznie przejąć i dzięki temu wygrać wybory, tak? No ta strona szeroko pojęta, liberalna, musi sobie poszukiwać wciąż rozmaitych podpórek, zamienników i różnie wychodzi to. No, czyli to oznacza, że tak naprawdę to właśnie przechodzenie do porządku dziennego nad tym no, rzekomo kluczowym wymiarem polityki jest czymś powszechnym, tak? Jak ja wcześniej mówiłem, że nie ma w Polsce integralnego symetrysty, kiedy szukamy konkretnego aktora, ale mogę powiedzieć, że mamy symetrystę zbiorowego, tak? Czyli to jest około, ja wiem, 50% polskiego społeczeństwa, może więcej. Pewnie możemy założyć, tak? No, że te takie twarde elektoraty dwóch głównych partii, które tam mają, powiedzmy, po 20% są w ten spór gdzieś zaangażowane, a cała reszta kieruje się zupełnie innymi wektorami. I to jest moim zdaniem tak naprawdę ten prawdziwy symetryzm, który oddziałuje tak naprawdę na wielkie procesy, których jesteśmy świadkami. No to inne wymiary, to chciałam Państwa zapytać, natomiast czas już nieubłaganie wskazuje, że powinniśmy zmierzać ku końcowi. I tak na koniec, na podsumowanie naszej debaty, chciałabym Państwa też zapytać, podsumowując wszystkie wątki, czy symetryzm dzisiaj staje w obronie czy przeciwko demokracji? Jarema Piekutowska. No,
poświęciliśmy temu, żeby w ogóle ten symetryzm zdefiniować. Jeżeli mamy faktycznie do czynienia z symetryzmem, który polega na doszukiwaniu się za wszelką cenę symetrii między różnymi głównymi siłami politycznymi na scenie, no to to jest myślenie, które prowadzi do złych wyborów. Natomiast tutaj właśnie się pan redaktor Kalukin powołał się na, właściwie w pewnym sensie pewnie na francuskiego filozofa Juliena Benda, który mówił o klerkach. Klerk, czyli intelektualista, który nie jest niesiony namiętnością polityczną czy aktywistyczną, a uprawia swoją działkę analityczną w oderwaniu od interesów politycznych, to ewidentnie, jeżeli tego typu działanie i sposób i patrzenie na świat jest uznawany za symetryzm, to ono bardzo sprzyja demokracji, bo ono sprzyja mądrzejszym i wyborom dokonywanym na chłodno i unikaniu politycznej manipulacji, która jest jednym z największych problemów w demokracji. Także wszystko zależy od tego, jak symetryzm rozumieć. Tylko pamiętajmy, że kiedy Benda to pisał, tak? No Benda pisał o politycznym zaangażowaniu inteligentów w czasach narastania sporu między totalitarnym komunizmem i równie totalitarną wersją prawicy, tak? No więc on faktycznie postulował oderwanie się od tego sporu, gdyż jedna i druga strona no, była pod wieloma względami politycznymi, moralnymi i tak dalej, po prostu dla Bendy nieakceptowalna. No, z symetryzmem chodzi trochę o co innego, tak? No, tutaj jest jednak wyraźnie dobra strona w intencji ludzi, którzy walczą symetryzmem, czyli system liberalny, który musimy zachować, i są źli, którzy chcą ten system zdemontować. Więc jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, to owszem, ja uważam, że symetryzm broni demokracji. Natomiast jeżeli ten symetryzm rozciągniemy i potraktujemy go jako pewną dyspozycję nakazującą zawsze i wszędzie stać tylko po jednej stronie, kosztem niezależności intelektualnej, kosztem fałszowania rzeczywistości, kosztem organizowania i dołączania się do tagonek, oczywiście jestem przeciwko, tak? Znaczy, to nie służy demokracji. Więc wydaje mi się, że kluczowa jest definicja. O czym w ogóle mówimy? I pani Janecz. Ja jestem jednak w 100% za opinią, że symetrysta sprzyja demokracji. Jeżeli traktujemy symetryzm jako to przekonanie, krytykowane zresztą często właśnie przez konserwatystów, przez zwolenników PiSu, intelektualne zaplecze PiSu, że jednostka jest decydentem, arbitrem, który ocenia samodzielnie różne sprawy polityczne w demokracji, za to właśnie demokracja liberalna jest krytykowana przez konserwatystów. I jeżeli symetrystę też potraktujemy jako kogoś, czyje poglądy mogą zaprowadzić nas w inne rejony niż tylko taki duopol, w jakieś takie ciekawe meandry, coś pomiędzy właśnie tą światłością a ciemnością, to on właśnie jest demokratą idealnym. On promuje, on samym swoim dzieleniem się swoim symetrystycznym poglądem wprowadza pluralizm. Symetrysta, można powiedzieć, chce pluralizmu już teraz.
niezależnie czy rządzi PiS, czy rządzi partia bardziej taka liberalno-progresywistyczna, on po prostu chce wyrażać swoje poglądy szczerze, to co on ma na myśli, i dzięki temu jakby już sam ten fakt sprzyja pluralizmowi, a pluralizm ja postrzegam jako jedną z najważniejszych cech demokracji, bo obie strony sporu jakby chcą zakończyć ten pluralizm dzisiaj, bo jest niewygodny, czyli no, przejawem po stronie liberalnej jest ta krytyka symetryzmu, przejawem po stronie konserwatywnej jest też pewna odmiana krytyki symetryzmu, ale raczej takie typowe konserwatywne ubolewanie nad dzisiejszym indywidualizmem i hedonizmem i dominacją czucia i subiektywności jednostek. I wydaje mi się, tutaj na koniec powiem, że zarówno konserwatywny obóz w Polsce, ten taki pisowski, bo konserwatywny to może jest za szeroko powiedziane, jak i ten obóz liberalny, oni obiecują, że ta możliwość wyrażania swoich subiektywnych opinii będzie, ale trzeba poczekać. Czyli konserwatyści na przykład no, chcą, żeby najpierw została stworzona jakaś taka wizja w miarę homogenicznej, sztywnej, narodowej demokracji i wtedy w ramach tego być może jakieś będą frakcje, czy namalować taki, czy inny obraz Jezusa Miłosiernego. Pamiętam, że pewien profesor filozofii na zajęciach, on wychwalał ruch Solidarności, czyli ruch partycypacji społecznej, ale potem oburzał się na zajęciach, że w naszej konstytucji jest obowiązek konsultacji społecznych z pracodawcami i pracownikami, bo przecież o wszystkim powinna arbitralnie decydować władza, czyli ta partycypacja jest tylko środkiem do celu, a nie jest taką dynamiką polityki, która ma się dziać zawsze, tak jak twierdzi symetrysta, czy no właśnie tak jak to twierdzę i ja. No i liberałowie też tak mają. Oni mówią, teraz nie chcemy pluralizmu, nie chcemy na przykład tego symetryzmu, poglądy zniuansowane być może będą dopuszczone, jak gramy z PiS-em, jak powstanie idealne społeczeństwo otwarte. No ale tutaj znowu można się obawiać, czy rzeczywiście one wtedy będą dopuszczone, czy nieokreślona zostanie zbyt rygorystycznie ta granica, co już jest wykroczeniem poza otwartość, co już jest wykroczeniem poza właśnie zasadę nie ma tolerancji dla braku tolerancji. I ktoś powie wtedy w tym idealnym społeczeństwie otwartym, trzeba być podejrzliwym wobec Unii Europejskiej czasami. No i ktoś będzie chciał go ocenzurować, bo to już jest za bardzo już faszystowskie. A symetrysta chce pluralizmu teraz. No. Jeżeli... Ja przepraszam. Myślałam, że jeszcze jedno słowo. Nie, ja chyba muszę sprostować sam siebie, bo ja po prostu jedno myślałem, a drugie mówiłem. Znaczy w tym sensie obrony liberalnej demokracji symetryzm jako pewien konstrukt jest bardzo niedobry. I odwrotnie, tak, kiedy mówimy o niezależności, tak, no to wtedy przy innym jakby rozumowaniu i definiowaniu symetryzm jest bardzo pożądany. Tylko hey, ojej, czeski błąd, też mi się to zdarza. Jasne, myślę, że wszyscy też zrozumieliśmy kontekst. Drodzy Państwo, w debacie o symetrystach w 2023 roku, jak w ogóle rozumieć to pojęcie dzisiaj, rozmawiali dla Państwa, dyskutowali Anna Czepiel, Jarema Piekutowski i Rafał Kalukiel. Ja nazywam się Marta Wilczek-Żytowo. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na portal Nowej Konfederacji, gdzie wspomniany tekst, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, wokół którego rozmawialiśmy, jest w wolnym dostępie. Jak cały też portal Nowej Konfederacji już od 4 września. Dziękuję jeszcze raz bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.